W sobotę po godzinie 23 na trasę z Wągrowca do Poznania wybiegł dzik. W zwierzę uderzył kierowca Forda. Policjanci, którzy dojeżdżali do tego zdarzenia, byli przeświadczeni, że będą obsługiwać właśnie zdarzenie z zwierzyną. To, co zostali na miejscu, to były rozbite w zasadzie 4 pojazdy. W jednym z tych pojazdów znajdowała się kobieta z 2,5-miesięcznym dzieckiem. Pierwszej pomocy poszkodowanym zaczęli udzielać przyjezdni kierowcy, a także policjanci. Policjantka zajęła się w pierwszej kolejności tym dzieckiem. Jako pierwsze zostało wyciągnięte z samochodu. Po chwili partner z patrolu, rozmawiając z kobietą, odczuwała ona bóle po uderzeniu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Matka z dzieckiem oraz jeszcze jeden z uczestników kolizji trafili do szpitala na obserwację. Aleksandra Herudzińska, Puls Dnia.